Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie Jan Czochralski to jeden z najbardziej zasłużonych dla świata polskich naukowców. Można śmiało powiedzieć, że wyniki jego badań do dziś stanowią podstawę produkcji przemysłu elektronicznego. Jego odkrycia i pomysły zmieniły technologię. Mimo to życiorys naukowca wciąż pozostał zagadką, przypominając raczej losy jednego z bohaterów przygodowej powieści niż cenionego wynalazcę. Co warto wiedzieć o Janie Czochralskim? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym krótkim materiale. Jan Czochralski przychodzi na świat 23 października 1885 roku w Kcyni, w rodzinie wielodzietnej, jako ósme już dziecko. Ojciec chłopca pracuje jako stolarz i to zgodnie z jego wolą Jan ma w przyszłości zostać nauczycielem. Dlatego rodzice zapisują go do seminarium nauczycielskiego. Do dziś jednak nie ma pewności, czy naukowiec skończył tę szkołę i zdał maturę. Podobno Czochralski, odbierając świadectwo, miał je podrzeć, zwracając się do profesora słowami: proszę przyjąć do wiadomości, że nigdy nie wydano bardziej krzywdzących ocen. Młody, zafascynowany nauką chłopak wyrusza więc na podbój świata bez dokumentu poświadczającego zdobyte wykształcenie. Już w młodości wyjątkowo interesuje się chemią, przeprowadzając w domu rodzinnym wiele eksperymentów samodzielnie. Praktykuje u aptekarza w Krotoszynie. Ten jednak w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że nie jest go w stanie już więcej nauczyć i wysyła Czochralskiego do Berlina. Tam młody, zafascynowany nauką Polak odkrywa tajniki analizy rudmetali, olejów i smarów. Czochralski w wieku 21 lat pracuje w laboratorium firmy Kuhnheim & Company, a rok później zostaje kierownikiem oraz inspektorem produkcji w rafinerii miedzi firmy AEG. W 1910 roku otrzymał nawet tytuł inżyniera politechniki w Charlottenburgu koło Berlina, choć formalnie przez brak świadectwa maturalnego nie mógł być nawet studentem. Najbardziej znanym dokonaniem Jana Czochralskiego jest metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali. Do jej odkrycia miało zresztą dojść w iście filmowych okolicznościach. Otóż pochłonięty pracą naukowiec, zamiast do kałamarza, miał przez przypadek włożyć stalówkę pióra do tygla ze stopioną cyną. Po wyjęciu pióra naukowiec zauważa zwisający ze stalówki cynowy drucik. Czochralski odkrywa ponadto, że owy drucik to monokryształ. To właśnie badanie takich struktur przynosi najbardziej precyzyjne informacje o danym materiale. Do tego przełomowego dla naukowej kariery Czochralskiego odkrycia dochodzi w 1916 roku. Co ważne, metoda ta jest później wykorzystywana wielokrotnie do otrzymywania monokryształów metali. Dopiero w 1948 roku Amerykanie Gordon Kit Teal i John B. Little rozszerzają jej zastosowanie o niemetale, a konkretnie o German. W ten sposób odkrycie polskiego naukowca, nazwane na jego cześć metodą Czochralskiego, zaczęto wykorzystywać już nie tylko w metalurgii, ale także w elektronice. Do dzisiaj w ten sposób wytwarza się monokryształy krzemu, z którego następnie produkuje się diody, tranzystory, układy scalone czy chipy. Mówiąc o pracy Czochralskiego, warto jednak pamiętać nie tylko o rewolucyjnej metodzie nazwanej jego nazwiskiem, ale także o innym wynalazku. Stopie napanewki do produkcji ślizgowych łożysk kolejowych, zwanej Metal B. Wynalazek ten był ważnym krokiem dla rozwoju kolejarstwa, między innymi dlatego, że dzięki odkryciu Czochralskiego ówczesne pociągi mogły poruszać się szybciej. Metal B pozwala na ogromne oszczędności w przemyśle kolejowym, a wynalazcy przynosi sławę i pieniądze. Naukowiec postanawia opatentować swój wynalazek, czym zapewnia sobie dostatnie życie, sprzedając patent kolejnym krajom, takim jak Niemcy, ZSRR, Stany Zjednoczone, Czechosłowacja, a także Polska. Czochralski to także twórca tak zwanego radiomikroskopu. Radiomikroskop to połączenie mikroskopu metalograficznego z układem odbiorczym radia kryształkowego.
pozwala sprawdzać skład próbek metali i stopów ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju rozmieszczenia substancji niemetalicznych. Pod koniec II wojny pełne sukcesów życie naukowca zostaje zakłócone poprzez liczne podejrzenia i oskarżenia o kolaborację z wojskiem niemieckim. W efekcie naukowiec traci pracę i pozycję w świecie nauki. Po wszystkim wraca do rodzinnej Kcyni, aby tam założyć firmę produkującą różnego rodzaju produkty kosmetyczne. W 1953 roku Jan Czochralski umiera, a powodem jego śmierci jest atak serca. Ostatecznie jednak wiosną 2011 roku pojawiają się niezbite dowody współpracy naukowca z Armią Krajową, przywracając mu jego dobre imię na Politechnice Warszawskiej. Dziś Jan Czochralski pozostaje niezmiennie jednym z najczęściej cytowanych polskich naukowców, zapisując się w pamięci jako wybitny uczony i wybitny Polak, który na trwałe wpisał się w historię i dzieje współczesne światowej krystalografii, materiałoznawstwa, elektroniki i fizyki.